Płonęła łąka przy ostrowskim lesie. Niedzielni spacerowicze byli cali w stresie. Zawołano dzielną straż pożarną, posiadającą załogę elitarną. Szybko przybyli na miejsce zdarzenia, ulżyć przyrodzie tegoż cierpienia. Oprócz zawodowców przybyli ochotnicy z czekanowskiej pobliskiej strażnicy. Gdy dojeżdżali przyleśną grząską dróżką, wpadli w tarapaty, bo nikt nie był wróżką. Ciężki wóz strażacki zakopał się cały. Strażacy musieli pójść pieszo, odcinek pozostały. Węże długie aż po horyzont rozwinęli, na wysokości zadania strażacy stanęli. Gdy ogień pozostały został już ugaszony, wpadł w tarapaty, drugi star wysuszony. Sposobem pierwszym było podłożenie drewka, nie było chwili na żadne głupstewka. Bo co by było, gdyby pożar wybuchł drugi? Nie miałby go kto gasić i zebrać zasługi. Pomysł ten niestety nie był skuteczny. Ale na szczęście dzień był słoneczny. Z pomocą dotarł wóz bojowy drugi. Nic nie chciał za pomoc i za wyświadczone usługi. Podpięli stalową liną wozy czerwone i wyciągnęli z tara strażaki doświadczone. Problem pojawił się przy drugim wozie, którego pupa osiadła w tym małym wąwozie. Strażacy chyba w tłusty czwartek nie próżnowali i pewnie pączków tuzin posmakowali. Uratowany star próbował się odwdzięczyć, ale jeszcze nie wiedział, jak będzie musiał się namęczyć. Nie zdawał egzaminu sprytny, pomysł z liną musieli podkopać koła we krwi z adrenaliną. W ten oto sposób sukces odniesiono. Wyjechały wozy strażackie na natury łono.